Teraz w serwisie przenosimy się do Bytomia. Mamy dobrą informację dla mieszkańców. Remont ulicy Dworcowej zakończony. Dla nieznających topografii Bytomia, Dworcowa to ulica Deptak w samym jego centrum. Nowa Dworcowa otwarta została dziś z przytupem, co sprawdził Łukasz Kądziołka. Dzisiaj w Bytomiu wielka impreza. Tak miasto świętuje metamorfozę ulicy Dworcowej. Dzisiaj już oficjalnie można mówić Nowa Dworcowa. Choć po drodze nie brakowało przeszkód w realizacji, zaniedbana ulica ponownie stała się reprezentacyjnym miejscem. Przebudowa miała szeroki zakres. Polegała nie tylko na wymianie nawierzchni, latarni, nasadzeniu zieleni. Objęła też wszystkie podziemne instalacje. Z różnych powodów opóźnienie inwestycji wyniosło 7 miesięcy. Problemy z pracownikami. Tutaj jakby oczywiście tarcia z wykonawcą, który też miał określone problemy, ale udało się. Ulica jest piękna, gro kamienic odnowionych. Myślę, że mieszkańcy mogą być dumni z tego miejsca. Faktycznie przechodni zapytani o opinię uważają, że jest zdecydowanie lepiej niż było. W końcu po miesiącach utrudnień do sklepów i lokali usługowych wrócili klienci. Bardzo chwalą, mówią, że jest ładnie, przestronnie i czysto. Czyli lepiej niż było? Jest lepiej niż było, no lepiej jest. Jest o wiele lepiej. Przede wszystkim no, kamienice odnowione. Przy przebudowie odnowiono aż 11 budynków mieszkalnych. Ich elewacje wyróżniają się teraz na tle innych. Warto zwrócić uwagę na przykład na ten zabytkowy, narożny budynek przy ulicy Dworcowej 22. Wszelkiego rodzaju prace musiały być uzgadniane na bieżąco z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Każdy szczegół, detal, każda technologia, każdy materiał zastosowany przy odnowieniu tych budynków. Przebudowa Dworcowej kosztowała około 30 milionów złotych.